Hoi moi drodzy, jak ja uwielbiam niepozorne lektury, które okazują się absolutnie godne polecenia, by nie rzec rewelacyjny. Ostatnimi czasy żar wywołał u mnie takie bardzo, bardzo. Pozytywne odczucia i polecałem wam tą książkę nie raz i nie dwa. I tym razem także pojawiłem słów kilka pozycji, która moim zdaniem jest wszechmiar godna polecenia i są to dorośli z wydawnictwa. Pauza. Mam wrażenie, że o pauzie nie mówiłem w oddzielnej recenzji jeszcze, no ale jeżeli nadrabiać zaległości, to takimi znakomitymi rzeczami. Cała historia, która trwa przez zaledwie 142 strony, um, oplata się wokół Idy. Wokół Idy, która ma 40 lat, która przyjeżdża do domku letniskowego, którego jest współwłaścicielką. W tym domku czeka już na nią siostra ze swoim mężem, i córką tego męża, która jest z innego małżeństwa. I można powiedzieć, że Ida to jest osoba cokolwiek niedojrzała, która znajduje się na swego rodzaju zakręcie życiowym, z którego nie do końca zdaje sobie sprawę. Nie ma męża, nie ma dzieci, ma pracę, w której wydaje się całkiem przyzwoicie spełniać, ale można odnieść wrażenie już od samego początku. Że idzie, jednak czegoś brakuje w życiu. I niekoniecznie chodzi o to, że trzeba mieć partnera, ale brakuje takiego, nie wiem, większego sensu, zrozumienia własnego życia, świadomości tych, tych lat, które upłynęły i które już niestety nie wrócą. Jest jakaś ogromna tęsknota w idzie, którą ogólnie rzecz biorąc. Nie jest łatwo polubić, bo to nie jest taka postać, bym powiedział, protagonistka papierowa. To jest osoba z krwi i kości, która bywa bardzo egoistyczna a podczas tych wydarzeń, z którymi możemy się zapoznać, która, którą chwilami mamy ochotę potrząsnąć, która bywa irytująca, bywa wyniosła, bywa samolubna, ale z drugiej strony ja nie potrafię jej nie współczuć, bo te losy, te przemyślenia, te rzeczy, z którymi się zderza w przeciągu tych 140 stron, mają dla mnie bardzo osobisty wymiar, bo wydaje mi się, że jedną z najważniejszych treści w tej książce jest to, że na pewne rzeczy jest za późno. Ja owszem, jeszcze mam, mam nadzieję, trochę lat przed sobą, tak kwestia takiego poczucia, że na pewne rzeczy jest za późno, że są już za nami, że się do nich nie wróci, jest we mnie bardzo silna, bo zdaję sobie sprawę, że, że w mojej przeszłości, w pewnych wydarzeniach, w pewnych niedokonaniach, niespełnieniach, no bój się jednak całkiem sporo. I zdarzają się chwile, że radzę sobie z nimi absolutnie dobrze i umiem się z tym pogodzić, a czasami, a czasami, a czasami mam żal do samego siebie z przeszłości, do tego, że pewnych rzeczy nie zrobiłem, że, że na pewnych rzeczy się nie odważyłem, że czasami odpuściłem, a, a mogły wyjść z tego naprawdę fantastyczne, fantastyczne rzeczy, fantastyczne znajomości, nigdy nie wiadomo. I w idzie też jest coś takiego. Bardzo ważna w kwestii niespełnienia jest chociażby tutaj kwestia miłości, miłości względem względem siostry, względem matki. W względem siostry to jest taka, powiedziałbym, dość toksyczna relacja. Można mieć wrażenie, że Ida cały czas czuje się pokrzywdzona, cały czas starała się, żeby matka ją zauważyła, cały czas próbowała jakoś się wybić, zaprezentować z jak najlepszej strony, tymczasem odnosiła wrażenie, że to, co się należy jej, dostaje jej siostra. I ma to wymiar także w tym domku letniskowym, ma to wymiar w tym mężu, którego znalazła, i jest tutaj taki motyw zazdrości, który z jednej strony może być dla Was irytujący, z drugiej strony można go łatwo zrozumieć, bo jednak brak takiej bliskości, brak czułości w tej postawie idę czuć. Bo ja sobie wyobrażam na przykład, że gdyby matka była w stosunku do niej bardziej ciepła, bardziej otwarta, zwracała do niej, się do niej bardziej wprost niektórymi emocjami, to być może Ida nie byłaby tak samolubna, nie byłaby tak wbrew pozorom zagubiona w życiu, bo ma zatrudnienie, ma gdzie mieszkać, radzi sobie dobrze, ale wiecie, koniec końców, wszystko to są jakieś fasady, wszystko to są jakieś Mniejsze bądź większe maski, jakie na siebie nakładam, chociażby w relacjach rodzinnych. Przypomnijcie sobie, no nie wiem, pierwsze, lepsze spotkanie przy stole z okazji jakiegoś święta i zastanówcie się, na ile byliście jakąś wersją, którą możecie tam zaprezentować, na ile zaś byliście sobą ze swoimi przekonaniami, pragnieniami i marzeniami spełnionymi bardziej bądź mniej. No chyba się przekonacie dość jasno, że jednak dominuje ta wersja. Nałożona, że to jest jednak jakiś konstrukt, który się nadaje na tamtą chwilę, na tu i teraz w takim, a nie innym towarzystwie. I to bardzo dobrze też wypływa podczas lektury dorosłych właśnie w tych masek, tych kreacji, tego dostosowania się do towarzystwa w taki, a nie inny sposób. Zupełnie inaczej zachowujemy się w końcu, kiedy jesteśmy w jakimś większym gronie, kiedy rozmawiamy bardziej prywatnie twarzą w twarz z jedną osobą. No jest tutaj bardzo dużo takich, takich kwestii, które wynikają ze świetnych obserwacji, Mario Bert. Które się znakomicie czyta, i czasami mówi kurcze, no to po prostu jak wyjęte z naszego życia, z naszej rzeczywistości. Pięknie jest to napisane zdecydowanie. Wyciągnąłem parę cytatów, w których miałem wrażenie, że ta historia była jakby przełożeniem życia autorki, chociaż z tego co wiem, to wszystko było od początku do końca wymyślone. Oczywiście zawsze opieramy się na jakichś naszych właśnie obserwacjach, sytuacjach naszego życia, ale tak czy siak byłem pod ogromnym wrażeniem, jak bardzo autorka weszła w głowę swojej bohaterki, jak bardzo rozbroiła w pewien sposób ide na czynniki pierwsze, jak ją skomplikowała i sprawiła, że była fascynującą, choć niełatwą w lubieniu postacią, aczkolwiek u mnie było bliżej do współczucia względem mniej niż potępienia, być może dlatego, że tak dobrze ją rozumiałem. Bardzo dobrze rozumiałem tą samotność i tę tęsknotę, która chodziła Zajdą krok w krok, która była jakby cieniem, której który ją opuszczał tylko czasami, ale przez większość czasu był, był przyległy, jajak, taki, jak taka druga skóra. Pochwalić także muszę to, ten tytuł. Ten tytuł, który kapitalnie oddaje, o czym jest ta książka. Bo jeżeli spojrzycie sobie na okładkę, to widzicie to, o, takie odpływające. I taką osobę, jakby zawieszoną w przestrzeni, na jakimś jeziorze, czy, czy stawie. I można powiedzieć, że to chodzi o odpłynięcie dorosłości. O tym, że ta dorosłość jest z nas tylko z nazwy, bo, mając skończone 18 lat, wątpię, że ktokolwiek z nas czuje się dorosły, dojrzały. Być może do tej dużej nigdy nie dochodzimy, i pod pewnymi względami każda osoba w tej książce jest niedojrzała. Niedojrzała jest Ida, niedojrzała jest w pewien sposób jej siostra, która bywa na przykład niezwykle małostkowa. Niedojrzały jest mąż tej siostry, który z jednej strony wydaje się bardzo statecznym facetem, ale z drugiej, kiedy zedrzeć troszeczkę to sreberko idealnego partnera, nagle okazuje się, że wcale nie jest mniej pogubiony niż wszyscy otaczający. Ego ludzie. Być może niektórzy z nas nigdy nie będą dorośli, być może ta dorosłość będzie tylko chwytliwą nazwą, jakimś stygmatem, który na nas nałożono. A tak naprawdę nie ma dobrego momentu, żeby powiedzieć o nas dorośli. Pewien wiek, to, że zmienia się nasze ciało, nie oznacza, że psychicznie my już jesteśmy dorośli, że dojrzeliśmy do pewnych rzeczy, i to także o tym jest książka. Przede wszystkim to są losy. Jednej kobiety, która znajduje się w pewnym zawieszeniu, w takim momencie, można by powiedzieć, niczego w swoim życiu, takiej próżni, że niby wszystko jest ok, ale jednak czegoś w tym życiu brakuje, jednak są te niewspełnienia, są tęsknoty, są pewne rzeczy odłożone na później, które okazują się w danym momencie już niemożliwe do nadrobienia, w których już niestety pewna szansa i pewien czas przeminął, i albo trzeba się z tym pogodzić i trzeba przekonstruować swoje życie. Albo niestety trochę w tych odmentach rozpaczy się zatopić. Bo wydaje mi się, że ta książka, bez względu na to, w jakim kraju się ją czyta, jest tak uniwersalna, że wszyscy zrozumiemy te emocje, wszyscy zrozumiemy te. Te osoby, te postaci, tych bohaterów, te wydarzenia życiowe, te uczucia, które nas przepełniają i o których czasami bardzo trudno nam powiedzieć, i te wydarzenia, które są takimi niezwykle trwałymi śladami, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, i te wspomnienia, które wracają w najmniej spodziewanych i oczekiwanych momentach, te chwile, kiedy chcemy dobrze, a kiedy wychodzi nam jak najgorzej, kiedy czasami postępujemy e, źle, kiedy postępujemy chwilami wbrew sobie, ale w tej chwili jesteśmy tak bezbronni, tak bardzo chcemy się poddać jakiemuś uczuciu bezpieczeństwa czy oddaniu drugiej osoby, że, że to gdzieś przemija, że nie myślimy o konsekwencjach. Jesteśmy tylko ludźmi i Mario Obert, mam wrażenie, nie oceniając nikogo w tej książce, oddaje hołd tej myśli. Po prostu poddaje nam wydarzenia, poddaje nam postaci, poddaje nam sytuacje no i wszystkie wnioski, jakie możemy tutaj zabrzeć, należą do nas samych. Nie ma tutaj oceniania, nie ma uwypuklania, nie ma wygładzania charakterów to jest książka, do której z przyjemnością się wraca ja po przeczytaniu jeden raz, potem przeczytałem ją sobie jeszcze po kawałeczku, jakieś różne fragmenty i nic nie straciła ta książka. To jest zdecydowanie jedna z tych lektur, do której będę wracał z absolutną przyjemnością i to jest bardzo przyjemne, że mam wydawnictwo, które wydaje takie bardzo niepozorne rzeczy, które okazuje się mają naprawdę dużą siłę rażenia i które zachodzą w głowę. I mówię, do mnie bardzo ta pozycja trafia emocjonalnie, bardzo dobrze rozumiem, idę w pewnych aspektach, w innych mnie irytowało, ale jak mówię, bardziej wzbudzało to we mnie czułość niż... Niż potępienie. Niepozorna rzecz, ale dorosłych bardzo serdecznie Wam polecam, bo moim zdaniem to jest kawałek takiej literatury, po którą byście normalnie nie sięgnęli, ale jak już zaczniecie ją czytać, to się okazuje, że macie do czynienia z czymś naprawdę fantastycznym, pięknie napisanym, emocjonalnie dopieszczonym i niezwykle przenikliwym, i myślę, że nie zdziwi Was moja ocena dla dorosłych, którą jest. 8 plus na 10, jestem absolutnie urzeczony tą książką i będę niezwykle zdziwiony, jeżeli na koniec roku nie znajdzie się w pierwszej dziesiątce najlepszych lektur, z jakimi miałem do czynienia. Fantastycznie się to czytało. Trudno, chwilami miałem ochotę rzucić tą książkę w kąt. Tak bardzo emocjonalnie trafiała w punkt, tak bardzo stawiała mnie przed pewnymi rzeczami z przeszłości, pewnymi wydarzeniami, do których absolutnie nie chciałem wracać. Także jest to chwilami bolesna lektura, ale wciąż pasjonująca, fascynująca, taką, którą się analizuje długo po jej skończeniu. I która bardzo zachodzi w głowę i, i wypuszcza te magiczne refleksyjne ziarenka, które tak uwielbiam i których tak często wam na szczęście wspominam, bo mam to szczęście, że, że to przyszło co do dobrych lektur i jest przy mnie póki co dość blisko. Piękna okładka, bardzo ładnie to wydane. Poszukajcie w księgarniach, zdecydowanie warto. Nie będę przedłużał, dorośli, świetna rzecz na wakacje z jednej strony lekka, z drugiej bardzo bardzo refleksyjna, serdecznie polecam. No i cóż, to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to subskrypcja, łapka w górę mile widziana, a czy nie wymuszana, zapraszam Was na Instagrama. Link do niego w opisie. Tam codziennie coś nowego, kulturalnego. A tymczasem, cóż, to było na tyle. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia na razie. Cześć.